Siemaneczko, z tej strony Patryk Szczepanik, Szczepaników, tak jak zawsze. I dziś pokażę wam bodajże 10 typów znajomego, którego każdy z was z łatwością potrafiłby po prostu wskazać w swoim otoczeniu. Ba, może nawet jednym z tych typów jesteś ty, więc oglądajmy, co? Oglądajmy to już, puśćmy to, puść dalej materiał. Patryk, puszczaj! Typ pierwszy. Wszyscy mamy takiego znajomego, który je mega, mega dużo, a mimo tego jest po prostu chudy jak szkapa. Zawsze. Kurde, stary, jesteś pewny, że zjemy aż 4 te max zestawy? Czyli to jest aż po 2 na głowę, ja po jednym jestem najedzony. I tak, właśnie tą powiększoną to jest, tu pisze mega amore. Przepraszam, chwilkę. Mówię, jesteś? Typ drugi jest to osoba, która zawsze nosi okulary. Nieważne, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy jest w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, zawsze nosi okulary. Szczepan, ściągnij już te okulary. Jesteśmy w domu chyba od godziny. Poza tym dzisiaj padał deszcz. Poza tym jesteśmy w domu. Halo, dom, podwórko. Stary, to jest element stylu, dobra? Typ trzeci. Jest to osoba zbyt kompetytywna. Wszystko robi tak, żeby po prostu wygrać i nie zwraca uwagi na to, że nawet psuje sobie kontakt ze znajomymi, ale najważniejsze jest wygrana dla niego. Ej, stary, ze śmietnika już śmierdzi, tak łagodnie mówiąc, więc bijmy się na 3-4, kto po prostu wszystko wyniesie, bo tam są aż 3 worki tego. Ale do jednego dawaj, no. Okej, okay, dobra. 3-4. Żryj beton, cyganie, lecisz. Kto leci ze śmieciami? Na pewno nie ja, frajerze, tam. Ale śmietnik jest, stary, zaraz za drzwiami, to nie jest żadne. No, śmietnik jest zaraz za drzwiami. Pogódź się z przegraną, frajerze. Typ czwarty. To są osoby, które zbyt poważnie biorą sobie słowa czuj się jak u siebie w domu. Dobra, no to wbijaj i czuj się jak u siebie, dawaj. Macie ser? Typ piąty. Każdy, ale to każdy z nas ma takiego znajomego, chociaż jednego, który ma mega, mega durny śmiech. A on na to mówi, Kraków jak Kraków, napić się można. Typ szósty jest to osoba, która zawsze, ale to zawsze ma ochotę na imprezę i zawsze cię do tego namawia, nawet jak tobie się nie chce. Szczepan, wstajemy, stary, jest 8 godzina. Musimy wbijać do busa do Wawy, żeby zdążyć na imprezkę do Baliny. Nie, stary. Przecież my już 6 dzień chodzimy od melanżu do melanżu. Jeden dzień nas nic nie zbawi, jak sobie zrobimy pas. Co? Powiedz mi, stary, kto jest moim najlepszym ziomem? Szczepan. Kto jest? Szczepan. Gdzie ci słyszycie, stary? No Szczepan. No co elegancja, to wstawaj, jedziemy. Typ siódmy. Jest to taki chwalipięta. On, nawet jeżeli ty się czymś pochwalisz, ponieważ się czymś naprawdę mega jarasz, to on ci dowali czymś, żebyś po prostu, żebyś się czuł zgaszony po prostu i on będzie miał z tego satysfakcję. Ty, stary, zapomniałeś się pochwalić, ale zarąbista sprawa. Rodzice mi na 18 kupili iPhone'a 5, nie? Mówią wszyscy nie, że to hipsterzy i tak dalej, ale to gówno tak zarąbiście działa. Naprawdę jestem mega zadowolony. Najlepszy prezent w życiu, jaki dostałem, kozacko. O, fuck, zarąbiście. A moi mi teraz kupili iPhone'a 6, 64 giga gold. Też fajnie. No to też fajnie. Typ dziewiąty jest to osoba, która bierze wszystko do siebie i musisz uważać, co mówisz, ponieważ na wszystko potrafi się obrazić. Ej, stary, jak wyglądam? Trochę pedalsko, ale ujdzie, no. Powiedz, że się za to obrazisz. Powiedz, że się zaczynasz obrażać. Wiesz co, niepoważny, niepoważny. To jest... Może ja jestem w ogóle dla ciebie niepoważny?
współlokator, a idź, bo... Typ 10. Jest to osoba, która wymiguje się od jakiejkolwiek zapłaty za cokolwiek. Zawsze zje za darmo, zawsze dojedzie za darmo. To jest właśnie taki typ osoby. Wiesz co? To zawołujesz kelnera. A ja idę jeszcze szybko się do łazienki załatwić. Okej. Two hours later. Dobra, i to tyle typów, które zdołałem zauważyć wśród swoich znajomych. Jeżeli któryś z tych typów pasuje do właśnie opisu twojego znajomego, to nie krępuj się i śmiało wyślij mu ten filmik, pokaż mu, którym typem on jest. A jeżeli widzisz w którymś z tych typów samego siebie, to również się nie krępuj. Napisz to w komentarzu, ja to z chęcią przeczytam, jakim typem właśnie znajomego ty sam jesteś. Ja sam wam też mogę napisać, jeżeli chcecie, mogę napisać w komentarzu, które typy pasują do mnie. Tyle w tym tygodniu, ja nie przedłużam. Dzięki za obejrzenie, widzimy się za tydzień. Bye.